I don't like this wireless mics, I tell you. Mówię wam, że nie lubię tych bezprzewodowych mikrofonów. I can tell you many interesting stories what happened after a pastor finished preaching and left this thing on and went out. Mogę wam opowiedzieć wiele ciekawych historii o tym, jak pastor skończył kazanie, nie wyłączył mikrofonu i wyszedł. And what congregation hears the strange sounds of the water? Of the water? I jak zgromadzenie słyszy podmiany jakieś dziwne odgłosy wody? Anyway, just to give you a little laughter. To tak dla odprężenia trochę, rozluźnienia atmosfery. Actually, Judaism is a very joyful religion. Judaizm właściwie to jest bardzo radosna religia. And good healthy joke is a good part of religion. I dobry, zdrowy żart jest częścią też dobrą tej religii. We'll continue to talk about the Gospel of Matthew. Nadal będziemy mówić o Ewangelii Mateusza. And I promise to touch about the story of temptation of Jesus. Obiecuję, że wspomnę też, dotknę trochę historii kuszenia Jezusa. Although this story is also, it is a continuation of the Jesus-Abraham parallels. Jest to kontynuacja tego porównania Abrahama i Jezusa. This story has two aspects. Ta historia ma dwa aspekty. And it will lead us to our main topic. Poprowadzi nas do naszego głównego tematu. Which is the topic of Sermon on the Mount. A jest to temat kazania na górze. Because in a way one story helps to explain another story. W pewnym sensie jedna historia pomaga wyjaśnić drugą. You see, on the one hand, it is absolutely impossible. Z jednej strony jest absolutnie niemożliwe to understand the gospel without its historical context. Zrozumienie nie jest niemożliwe, zrozumienie Ewangelii bez jej historycznego kontekstu. Which is first century Judaism. Którym jest judaizm pierwszego wieku naszej ery. That's why I am bringing and all the time different midrash. Dlatego też za każdym razem przywołuje nam różne midrasze. Not with the purpose to tell you this is how the Torah must be interpreted. Nie w tym celu, aby mówić, że w taki sposób ma być interpretowana Tora. Because whether or not there was a star when Abraham was born, bo czy gwiazda była, czy nie, gdy Abraham się rodził, the Bible is silent. Biblia na ten temat milczy. Plus, to include the Nimrod into the mix of this narrative of the star. Jeszcze włączenie do tej narracji o gwieździe Nimroda. This is anachronism. Jest to anachronizm. Because if you look where Nimrod and when Nimrod lived,
it's much before Abraham. Bo gdy popatrzymy na to, kiedy Nimrod żył, okazuje się, że o wiele wcześniej niż Abraham. It is very well noticed by many scholars that rabbis who create midrash don't have a very good sense of history. Uczeni zauważają dość dobrze, że rabini, którzy tworzyli te midrasze, brak im dobrego wyczucia historii. However, it is important for us to know midrash to understand what people in the time of Jesus knew. Jednakże ważne jest zrozumieć te midrasze, aby też wiedzieć, co wiedzieli ludzie w czasach Jezusa. How, what did they believe? Jak wierzyli? And how they thought? I jak myśleli? And for anyone, Jew or non-Jew? I ktokolwiek, Żyd lub nie? If a person claims to believe in Yeshua, jeśli taka osoba twierdzi, że wierzy w Yeshua, it is important for this person to know who Yeshua is. To dla takiej osoby ważne jest, by wiedziała, kim Yeshua był. Know how it is portrayed by the tradition of the church. Not how it is. A nie jak jest przedstawiany przez tradycję Kościoła. And the midrash helps us to see the cultural background. I midrash pomaga nam zrozumieć kulturę, zobaczyć tło tych wydarzeń. Well, I'm gonna tell you another midrash. Opowiem wam kolejny midrash. When God spoke to Abraham, gdy Bóg przemówił do Abrahama, take your son, Genesis chapter 22, verse 1, rozdział 22, pierwszy wiersz, weź swego syna, and go to the Mount Moriah, udaj się na górę Moria. Abraham saddled his donkey. Abraham osiodłał swego osła. And took Isaac his son. Wziął Izaaka swego syna. And they went. I udali się tam. This midrash is taken from a very famous commentary on the Torah called Tanhuma. Ten midrasz wzięty jest z bardzo znanego komentarza Tory, który nazywa się Tanhuma. And it's very unique midrash, and you will hear it why. Jest to bardzo wyjątkowy midrasz i usłyszycie to dlaczego. So the Satan appears to Abraham. Tak więc szatan pojawia się, objawia Abrahamowi. In the likeness of young man. Jako młody mężczyzna, młody człowiek. On their way to the Mount Moriah. W drodze na górę Moria. And he said to Abraham, 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 is it true that God is telling you to sacrifice your own son? I mówi: Abrahamie, Abrahamie, czy to prawda, że Bóg ci mówi, byś złożył w ofierze swojego własnego syna? And Abraham responds. Abraham odpowiada tak. It is written that God spoke to Abraham. Jest napisane, że Bóg przemówił do Abrahama. Then they keep walking. And the Satan appears to Isaac in the likeness of the old man. Idą dalej, następnie szatan pojawia się, objawia się Izaakowi w osobie starca, starszego człowieka. And he says to Isaac,
I mówi do Izaaka. Isaac, you are not a child anymore. Mówi Izaaku, ty już nie jesteś dzieckiem. Don't you see that your father has lost his mind? Czy nie widzisz, że twój ojciec postradał zmysły? And he wants to kill you. I chce cię zabić. And Abraham said, and Isaac says, a Izaak mówi, it is written, jest napisane, that Abraham obeyed God. Że Abraham był posłuszny Bogu. And then Satan makes a water, river of water in front of them. Następnie szatan stwarza przed nimi rzekę. And they try to cross the stream of water. Próbują się przez tą rzekę, przez ten strumień płynący przemierzyć go. And when both of them got into water up to their neck. Woda sięgała już im do szyi. They both said, get out of us, Satan. I obaj mówią, idź precz od nas, szatanie. Whatever God commanded us to do, we shall do. Cokolwiek Bóg nam nakazał zrobić, to uczynimy. Isn't it strange? Czy to nie dziwne? Triple temptation of Abraham in the desert. Potrójne kuszenie Abrahama na pustyni. To prevent him to fulfill his major mission of his life. Aby powstrzymać go przed wypełnieniem jego najważniejszej misji i jego życia. Isn't it interesting that every time Satan, well, I'll go back. What this midrash is interesting for me as a scholar. To, co w tym midraszu jest dla mnie ciekawe, jako dla pracownika naukowego, uczonego. That you won't find in any of rabbinic literature such a detailed description of Satan. To, że w żadnej literaturze rabinistycznej nie ma tak szczegółowego opisu szatana. Very briefly, here and there, and if you ask many rabbis in the synagogue about the Satan, they will say it's a fiction. Bardzo niewiele, trochę tu, trochę tam. I jeśli w synagodze zapytacie rabina o szatana, to then he will. Then he says it's a fiction. To odpowie, że to jest fikcja. And this midrash Tanhuma talks about Abraham walking through the desert. Midrash ten opowiada o Abrahamie idącym przez pustynię. And by the way, again, they attempt to explain why did it take them three long days to walk from Beersheba to Mount Moriah. I wyjaśnia, dlaczego zajęło im aż trzy dni przejście na górę Moria od Beersheby. Because it's about a day and a half. Bo to jest około półtora dnia. So that's how they explain it, you know, the Satan was holding them back. I tak właśnie wyjaśniają, szatan ich powstrzymywał. And also the river of water. Również rzeka płynąca. Woda. Rhetorical answers. It is written, it is written, it is written. I te retoryczne odpowiedzi, że napisano, napisano, napisano. These all cannot be neglected when we look at the temptation of Jesus. O tym wszystkim nie można zapomnieć, tego pominąć, gdy mówimy o kuszeniu Jezusa. When Satan wanted to prevent him from fulfilling his mission. Gdy szatan próbował jego powstrzymać przed wypełnieniem jego misji. So this material is very important also now mention that in there are similarities with the gospel and Midrash, and there are dissimilarities with the Gospel and Midrash. W Midraszu są i podobieństwa, i
dissimilarities? Przeciwności czy brak podobieństw do Ewangelii. Because in a way the author of Midrash or the compiler of Midrash. W jakim sensie autorzy Midrasha czy jego ich kompilatorzy? He is sometimes playing with the verses in the Torah which were not written or were not spoken of by the time at the time when Abraham was walking to sacrifice Isaac. Autor jakby bawi się słowami z Tory, których jeszcze nie spisano w czasach, gdy żył Abraham. Here in the Gospel of Matthew it's more consistent. W Ewangelii Mateusza jest to bardziej konsekwentne. We have first Jesus immersed in the Jordan. Najpierw mamy Jezusa, który się zanurza w Jordanie. And then we see bread. Następnie widzimy chleb. And then we see jumping from the temple. Następnie skok ze świątyni. And then we see just worship the Satan and I'll give you everything. A następnie ten czczenie szatana i oddanie wszystkiego. And many scholars believe that all these parallels, the immersion in Jordan and then temptation in the desert, parallel to the events of Exodus. Wielu uczonych uważa, że to podobieństwo kuszenia na pustyni i chrzest Jezusa w Jordanie, dziękuję, i kuszenie na pustyni, these are parallels to the Exodus story. Są podobieństwami do historii z Księgi Wyjścia. In other words, Jesus is sort of doing over. Innymi słowy, Jezus, not making over. Doing over, peridial away. One more time, he's repeating something. Mm-hmm. Jakby Jezus jeszcze raz to coś powtarza, robi po raz drugi. Because all three temptations that happened to the people of Israel in the desert. Bo te trzy rodzaje pokus, które spotkały Izraelitów na pustyni, Sort of fail. Oni jakby zawiedli w czasie tych pokus. But Jesus does hold firm and resist the Satan. A Jezus trzyma się stanowczo i opiera się szatanowi. This short note on Matthew chapter 4, I'm not gonna speak more about this, but it will help us both. The Midrash story will come back to it and to Matthew chapter 4 will come to it right now when we discuss the major sticking point between Judaism and Christianity. Nie będę już dłużej zatrzymywał się nad historią kuszenia Jezusa. Midrasz też będzie powracał jeszcze do tego tematu. I te obie historie, i Midrasz, i tu kuszenie Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 4, they refer to what? The two? The major sticking point between Judaism and Christianity. To jest ten punkt styczny pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. The Sermon on the Mountain. Kazanie na górze. Because that sermon is presented as beginning of new religion. Kazanie to jest przedstawiane jako początek nowej religii. In other words, the Sermon on the Mount is the end of the Jewish law and the beginning of Christian grace. Innymi słowy, kazanie na górze jest końcem żydowskiego prawa, a początkiem chrześcijańskiej łaski. However, we can see that what Jesus taught was extremely attractive to the people. Widzimy jednakże, że to, czego Jezus nauczał, było niezwykle atrakcyjne dla ludu.
the last verse of chapter 4, it's verse 25. 25 wiersz czwartego rozdziału, to ostatni wiersz. It says that many people followed him. Czytamy, że wielu ludzi za nim szło. What kind of people? Jakiego rodzaju to ludzie? Probably the tourists from China. Prawdopodobnie turyści z Chin. No, the text makes it clear, so people wouldn't make mistake. Tekst jasno o tym mówi, tak aby nikt nie popełnił błędu. It says from Galilee. Czytamy, że z Galilei. Decapolis, Jerusalem, Judea, and from the other side of Jordan. Czytamy, że tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Also, in verse 12, it's very clear when również Jesus ends. In verse 9, when Jesus ends his sermon. Również w wierszu 9, gdzie Jezus kończy swoje kazanie. It says. For example, verse 1 of chapter 8. Pierwszy wiersz rozdziału 8. Says when he came down from the mountain, many people followed him. Czytamy, że gdy szedł z góry, to wielu ludzi za nim podążało. So it appears that having heard the entire presentation of the teaching of Jesus, the Jewish people of Galilee, Decapolis, Jerusalem and Judea did not reject it. Wydaje się więc, że usłyszawszy to nauczanie Jezusa na górze, ten lud, który był wcześniej wymieniony z... Which verse was it? Ostatni z Galilei, z Dekapolii, z Jerozolimy, Judei, za Jordania. Ci wszystkie tłumy go nie odrzuciły. Well, how is it possible? Isn't it that the Sermon on the Mountain, especially Matthew chapter 5, has few specific points that directly contradict the Torah? Jak to więc jest, że w tym nauczaniu z góry jest niewiele jakich punktów, które bezpośrednio są sprzeczne z Torą? Don't we know that the Torah teaches to revenge? Czy nie wiemy, że Tora naucza brania odwetu? Verse 38 of Matthew 5, Jesus says, eye for an eye and tooth for a tooth. W wierszu 38 czytamy, Jezus mówi, oko za oko, ząb za ząb. Doesn't it mean that back in the days of Israel, these people were sort of uncivilized barbarians? Czy to znaczy, że w tych czasach Izraela wtedy ci ludzie byli niecywilizowanymi barbarzyńcami? And that's why God sort of came down a little bit and relaxed the rule. I dlatego Bóg stąpił i niejako trochę złagodził te zasady. And he just wanted to teach them not to kill for anything, but just if somebody hit you in a jaw and knock your tooth out. I uczył ich, by nie zabijali z jakiegokolwiek powodu, chyba że ktoś im wybije zęba. That he would not take an axe and hack out his head, but just take the fist and knock out his tooth. Not to cut his head off, but just to knock just the tooth. Żeby nie obciąć głowy, ale najwyżej wybić mu zęba. So here Jesus says, well, now the time of being barbarian is finished. I teraz Jezus mówi, że czasy barbarzyństwa już się skończyły.
And now you have to learn not to revenge. Teraz musicie nauczyć się nie brać odwetu. Well, I have to show you some of the interesting facts. Muszę pokazać wam pewne ciekawe fakty. Verse 43. Wiersz 43 of 43 of Matthew 5. Rozdziału 5 Ewangelii Mateusza. You heard it says, love your neighbor and hate your enemy. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. But I am telling you, ale ja wam powiadam, love your enemy, bless those who curse you, and those who hate you, and pray for those who offend you, and so forth. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i tak dalej. Well, this is interesting, isn't it? To ciekawe, nieprawdaż? I can tell you where does it say love your neighbor. Mogę wam pokazać, gdzie jest napisane kochaj swego bliźniego, czy sąsiada. It says in the book of Leviticus, chapter 19, verse 18. To w Księdze Kapłańskiej, 19 rozdział, verse 18. 18 wiersz. It says, love your neighbor as yourself. Kochaj swego bliźniego jak siebie samego. But can anybody find where in the entire Hebrew Bible anybody has written, any prophet or maybe Moses himself, any commandment to hate enemies? Ale czy możecie pokazać mi w całej Biblii, może Mojżesz, może prorok jakiś gdzieś napisał, by nienawidzieć to hate enemies or to love? To hate enemies. By nienawidzieć nieprzyjaciół? So, what is going on? A o co więc chodzi? I can show you the opposite situation. Mogę wam pokazać coś przeciwnego. It says in Exodus 23. W Księdze Wyjścia 23. Verse 4 and 5. Wiersze 4 i 5. If you find the ox of your enemy or his donkey lost on the road, bring it to the owner. Gdy znajdziesz wołu lub osła gdzieś zagubionego swojego bliźniego, to przyprowadź go. Not bliźniego, enemy. Nieprzyjaciela, przepraszam, wroga swego. If you see the donkey or the of your enemy fallen because he was carrying load, then take the load off. Ty zobaczysz, że osioł pod ciężarem, osioł twojego nieprzyjaciela pod ciężarem upadł, zdejmij ten ciężar, ulżyj mu. You see, there is some problem here. Widzicie więc, że jest tu jakiś problem. Many rabbis point out to these problems. Wielu rabinów na to zwraca uwagę. They say what Jesus says about hating the enemy is not found in the Torah. Mówią, to co Jezus mówi o nienawidzeniu nieprzyjaciół, nie znajdujemy tego w Torze. On the contrary, Torah teaches exactly what Jesus teaches. Przeciwnie, Tora dokładnie naucza tego, czego naucza Jezus. Is to love your enemy. Mianowicie, by kochać swoich nieprzyjaciół. The difference is, różnica polega na tym, that Jesus in his Sermon on the Mountain basically presents the entire principle. Jezus na, w tym kazaniu swoim na górze przedstawia całą zasadę. The principle is to love enemy. A ta zasada brzmi kochać nieprzyjaciół. But in the Torah there are examples. A w Torze są przykłady. If you found the lost cattle of your enemy, don't assume it's yours. Gdy znajdziesz zagubione jakieś zwierzę, bydło nieprzyjaciela, nie zakładaj, że to już teraz jest twoje.
If you walk in your near your house and you see the wallet on the ground, gdy spacerujesz gdzieś wokół domu i znajdziesz portfel na ziemi, and the wallet, you open the wallet and you see like 500 euros in it. Otwierasz, a tam jakieś 5000 euro. And then you flip and you see that there is a little card that belongs to your that shows that the wallet belongs to your neighbor who doesn't really like you. A tam dalej znajdujesz jego dowód tożsamości, czy inną jakąś kartę, z której wynika, że to jest należy do twojego sąsiada, czy bliźniego, którego nie lubisz. Hey, if it was his donkey, I would bring it to him. To pomyślisz sobie, ha, gdyby to był osioł jego, to bym zaprowadził do niego. But if it's his wallet, then I will take the money and put it in my pocket and will see it and will say, God gave me the gift. Ale jeśli to jest portfel i takie pieniądze, to wkładam je do kieszeni i mówię, Bóg zrobił mi prezent. The Torah often gives an examples which we have to develop the principle out of. Torah podaje nam przykłady, z których mamy zrozumieć zasadę za tym się kryjącą. And that will help us to understand the most difficult part, eye for an eye and tooth for tooth. I to pomoże nam zrozumieć tę najtrudniejszą część. To oko za oko, ząb za ząb. What happened here? It's impossible to make any judgment on a Torah without actually reading what the Torah says. Nie można dokonywać jakichkolwiek sądów na temat Tory bez czytania tego, co jest w niej napisane. There are three occasions of eye for an eye and tooth for a tooth. Są trzy miejsca, gdzie jest zasada oko za oko, ząb za ząb. First is found in Exodus chapter 21. Pierwsza w Księdze Wyjścia 21. The example is a little bit unusual. Tam jest trochę taki niezwykły przykład podany. It talks about the brawl, the fight. Mowa tam jest o jakiejś walce. And it says, if during the brawl there will be a damage. I jeśli w czasie takiej bójki dozna ktoś jakichś uszkodzeń. Then you give eye for an eye and tooth for a tooth. Wówczas oko za oko, ząb za ząb. The second time. Eye for an eye and tooth for a tooth occurs is in Leviticus 24. Następnie w 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej mamy znowu tę zasadę oko za oko, ząb za ząb. It appears in the context of criminal law. Pojawia się w kontekście prawa kryminalnego. First it says in verse 16 that those who blaspheme God must be executed. Czytamy tam po pierwsze, że ci, którzy bluźnią przeciwko Bogu, powinni być skazani. Those who kill a person should be executed. Ci, którzy zabijają osobę, też powinni być poddani egzekucji. But if the cattle is killed, ale jeśli zabije się jakieś zwierzę z bydła, then you have to pay for it. Wówczas trzeba za nie zapłacić. And if the damage is made, a jeśli jakiś szkód wyrządzono szkody jakieś, then if the bodily damage is made, jakieś uszkodzenia ciała, then the punishment will be a similar bodily damage. To karą za to będzie podobne uszkodzenie ciała. So this is a criminal court situation. Jest to więc sytuacja mająca zastosowanie w sądzie. And again you have the same exact statements and rhetoric, eye for an eye, tooth for a tooth,
and on and on and on. I taka sama retoryka jest stosowana tutaj, oko za oko, ząb za ząb i tak dalej. And the last one, the third time, it appears in the book of Deuteronomy chapter 19. I po raz trzeci pojawia się to w Księdze Piątej Mojżeszowej, rozdział 19. And again, we have a criminal court situation. I znowu dotyczy to sytuacji w procesie sądowym. The issue here is false testimony. Chodzi tutaj o fałszywe świadectwo. When somebody was a false witness against someone, gdy ktoś świadczył fałszywie przeciwko drugiemu, and as a result of the testimony of that false witness, i w wyniku tego składania fałszywego świadectwa przez fałszywego świadka, A person received unjust punishment. Dana osoba otrzymała, została niesprawiedliwie skazana, ukarana niesprawiedliwie. Then, when the false testimony is discovered, gdy się odkryje takie fałszywe świadectwo, this malicious witness receives equal punishment. Ten złośliwy świadek otrzymuje taką samą karę. And again, at the end of this formulation, we have the same rhetoric: eye for an eye, tooth for a tooth, and on and on. I znowu zasada tak samo sformułowana: oko za oko, ząb za ząb, i tak dalej. Well, is this literal eye for an eye and tooth for a tooth? Czy to jest dosłowne oko za oko, ząb za ząb? Yeshua doesn't understand it that way. Yeshua w taki sposób tego nie rozumie. Let's look at, for example, verse 29 of Matthew chapter 5. Otwórzmy na przykład Mateusza, rozdział 5, wiersz 29. If your right eye tempts you, pluck it out. Jeśli twoje oko cię kusi tutaj, to je wyłup. Because it's better to that one member of your body perishes, then the entire body is thrown into Gehinom. Bo lepiej, żeby jeden z twoich członków, organów zginął, niż całe ciało miało być wrzucone do Gehenny. Okay. How many here are Christians, believe in Christ? Ilu z was jest chrześcijanami wierzącymi w Chrystusa? Okay, tell me, have you ever been tempted? Czy kiedykolwiek byliście kuszeni? Powiedzcie. Why haven't you plucked your eyes yet? Dlaczego jeszcze nie wyłupaliście sobie oczu? Well, we understand that this expression is idiomatic. Rozumiemy, że wyrażenie to ma charakter idiomatyczny. Eye for an eye and tooth for tooth is also idiomatic. I oko za oko, ząb za ząb także ma taki charakter. It is a principle of equal damage. To zasada mówiąca o równych wyrównywaniu szkód. Out of three cases, two are specific criminal court cases we found. Out of three. Z trzech przypadków dwa znajdują zastosowanie w sądzie. The first one is probably what Jesus refers to, and I'll explain to you why in a second. Jeden z nich to prawdopodobnie ten, do którego nawiązuje Jezus, i wyjaśnię dlaczego. Because there is no hint in Sermon on the Mount that Jesus says, that as anything about the false testimony. W Kazaniu na Górze nie ma żadnej wskazówki, wzmianki o fałszywym świadectwie. Also, there is no hint that Jesus talks about the criminal investigation of some malicious crime. Ani o tym, że Jezus mówi o jakimś dochodzeniu związanym z fałszywym świadczeniem, jakimś złośliwym składaniem świadectwa. It's probably that Jesus talks about the damage issue. Prawdopodobnie Jezus mówi o sprawach związanych z czynieniem szkód. This text in the Sermon on the Mount is completely misunderstood.
Ten tekst z kazania na górze jest całkowicie źle rozumiany. By Christians. Przez chrześcijan. I meet so many women that come to me and ask. Tak wiele kobiet przychodzi do mnie i pyta. I live in dangerous neighborhood. Mieszkam w niebezpiecznym środowisku. And I have a little pepper spray. I mam ten taki gaz pieprzowy. And I have it in case some crazy person will attack trying to rape me. Mam go na wypadek, gdyby jakiś szalony człowiek mnie zaatakował, próbując mnie zgwałcić. Is it according to the Sermon on the Mount now, am I supposed to allow myself being raped? Czy według tej kazania na górze teraz mam się położyć i pozwolić, żeby mnie zgwałcił? Is the Sermon on the Mount teaches for followers of Yeshua to be someone that people walk upon? Walk upon? Mm-hmm. Czy uczniowie Jezusa, kazanie na górze uczy, że uczniowie, naśladowcy Jezusa mają być ludźmi, po których teraz inni będą deptać? Is this the principle? Czy tak, taka jest tu zasada? This is why it's important to understand the Jewish root. Dlatego jest ważne, by zrozumieć żydowskie korzenie. Well, let's go to the Torah and see the difference. Sięgnijmy do Tory i popatrzmy na różnicę. First look at the Gospel of Matthew text. Najpierw może Ewangelia Mateusza. Chapter 5, verse 38. Piąty rozdział, wiersz 38. You heard it says, eye for an eye and tooth for a tooth. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. When you read this verse, what do you understand is implied here? Take eye for an eye, tooth for a tooth? Gdy czytacie ten wiersz, to według was co tutaj jest sugerowane? By wziąć oko za oko, ząb za ząb? According to verse 39, yes, that's what it means. Według wiersza 39, to właśnie ma to oznaczać. Because it says in verse 39, do not resist evil. Bo w 39 czytamy, nie stawiaj oporu złemu. In other words, if somebody hits you, innymi słowy, gdy ktoś cię uderzy, you don't strike back. To nie oddajesz mu. While supposedly in the Torah you could strike back. Przypuszczalnie według Tory mógłbyś mu oddać. I'll tell you one story to relax a little bit. Opowiem pewną historię, by tak się trochę rozluźnić. It was a situation in eastern Ukraine. We wschodniej Ukrainie było teraz tak. One woman came to the church and was baptized. Pewna kobieta przyszła do kościoła, by się została ochrzczona. And her husband was an alcoholic and he really didn't like it. Jej mąż był alkoholikiem i naprawdę mu się to nie podobało. And he got drunk and came and was waiting at the doors of the church when the service would finish. Był pijany, czekał przed wyjściem, drzwiami wyjściowymi zboru, aż się skończy nabożeństwo. And so the pastor says amen, comes to the door to greet the members. Pastor powiedział amen na swoje kazanie, wyszedł do wyjścia, by witać się z wyznawcami. And this drunk husband waits for him and hits him straight into the face. Ten pijany mąż czeka na niego i tak mu przyłożył prosto w szczękę. And he says, don't you know in your Bible it says when somebody strikes you on the left cheek, give him the right one. I mówi, nie wiesz, że w twojej Biblii jest napisane, że jak ktoś ci uderzy w prawy, lewy policzek, to masz mu nadstawić lewy, prawy? And so pastor was just
Startled, he didn't know what to say. Pastora zamurowało, nie wiedział co powiedzieć. And the second Sabbath happens the same thing. Następny sabat to samo. And on the third Sabbath, a w trzeci sabat, this alcoholic stays and is ready to hit him. Stoi ten alkoholik i już gotów jest znowu uderzyć. But the pastor himself wasn't a small fellow. He was a big fellow, and he was a boxer before. Pastor, sam pastor nie był taki malutki. Był kiedyś bokserem, miał trochę tuszy. And he just knocks him out to the floor. No i znokautował tego. And the drunkard gets sober. Pijany wytrzeźwiał. And he gets up and he says, how come you break your Bible? Mówi, jak możesz łamać swoją Biblię? And he says, because my Bible says, with which measure you measure, the same measure will be measured to you. Mówi, bo moja Biblia mówi, że jaką miarą mierzysz, taką samą będzie tobie odmierzone. And this drunkard got scared and stopped drinking and was baptized later. Ten pijak się wystraszył, przestał pić, a później został ochrzczony. So how do we understand and reconcile the Torah and eye for an eye and tooth for tooth? Tak więc jak pogodzić to wszystko w Torze? Jak rozumieć ząb za ząb, oko za oko? Very simple. Bardzo prosto. It says here in Exodus 23. W Księdze Wyjścia 21, wiersz 23 czytamy. Whenever damage occur, you shall give. Kiedykolwiek dozna ktoś jakiejś szkody, to oddasz. To whom is it written? To the offended one or to the offender? To oddasz, jak jest napisane? Temu, który doznał szkody, czy temu, który szkodę wyrządzi? To the offender. Temu, który wyrządził szkodę, temu przestępcy, zgorszycielowi. Do you think the gospel now says that czy uważacie więc, że Ewangelia teraz mówi, that I can come to your house, że ja mogę przyjść do twego domu, break your furniture, pobić ci meble, potłuc, and then łamać. We'll say, don't you know what the gospel says? A potem powiem, nie wiesz, co mówi Ewangelia? I will come tomorrow and I'll break your washing machine. Jutro przyjdę i ci popsuję pralkę. You know, I believe that if a Christian makes the damage, hopefully unintentional. Wierzę, że jeśli chrześcijanin wyrządzi jakąś szkodę, mam nadzieję, że niecelowo, he has to try to repay. To spróbuje to naprawić. To whom does Jesus address when he says in Matthew 5:39, and I tell you, do not resist evil. Do kogo Jezus się zwraca w 5 rozdziale, wiersz 39, mówiąc, powiadam wam, nie sprzeciwiajcie się złu. To the offender or to the offended one? Do przestępcy czy do poszkodowanego? It's the appeal to the offended one. On tu apeluje do poszkodowanego. Now, what's the larger context of what Jesus says? Jaki jest większy, szerszy kontekst tego, co Jezus mówi? What does it really mean if someone hits you on the right hand, on the right cheek, turn him left? What does it really mean? Co to naprawdę znaczy, że jak ktoś ci uderzy w jeden policzek, to masz nadstawić mu drugi? Because we often live this verse and as the end of the statement. Bo my często opuszczamy ten wiersz i koniec tego stwierdzenia. Because we do not know the way how the rabbis
present their argument. Bo nie znamy sposobów, w jakie rabini przedstawiają argumenty. When the rabbi uses some allegory, gdy rabin posługuje się alegorią, there must be next explanation of the allegory. To następnie musi za tym pójść wyjaśnienie tej alegorii. This cheek is the metaphor. Ten policzek to przenośnia. The explanation of this metaphor is verse 40 and 41. Wyjaśnieniem tej metafory są wiersze 41, 42. Who wants to sue you for one shirt, give him his entire clothes. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp mój płaszcz. Czy this wszystkie ubrania. Issue. O to tu chodzi. This is the reason Jesus is clearly speaking against the constant lawsuits that people bring against each other, against any kind of minor damages. Jezus wypowiada się tu przeciwko ciągłym procesom o różne drobiazgi, jakieś drobne szkody wyrządzone sobie nawzajem. I don't know about Poland, but in the United States this is extremely, extremely relevant text. Nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych to ten fragment ma niezwykle wielkie zastosowanie. There are so many lawyers in the United States that wants you to come to them to sue your doctor, anybody, because it gives them money. Jest tak wielu prawników, którzy są zadowoleni, gdy przyjdziecie do nich, będziecie się procesować ze swoim lekarzem, z kimkolwiek. And often in some areas doctors become a very dangerous trade. I czasami lekarz staje się już, zawód lekarza to bardzo niebezpieczny fach. Because you can be sued for anything for millions of dollars. Bo za cokolwiek można się procesować o miliony dolarów. Jesus addresses the problem. Jezus tutaj nawiązuje do problemu. That stems out from the rhetorical expression which we don't pay attention to. Problemu, który wywodzi się z pewnej retoryki, wyrażenia, na które nie zwracamy uwagi. It says in verse 39. You heard it is written. Is this correct? W 39 czytamy, słyszeliście, że jest napisane. Is it written there? Czy tak jest, tam jest napisane? Tak. No. No. It says you heard it says. Jest napisane, słyszeliście, że powiedziano, a nie napisano. Now remember what we just talked in the previous chapter. Pamiętajcie, czego nauczaliśmy w poprzednim rozdziale. In the previous chapter we mentioned that Jesus responds to the temptation of Satan with the words it is written. W poprzednim rozdziale Jezus przeciwstawia się pokusie słowami jest napisane. And then he quotes the scripture verse. I następnie cytuje fragment z Pisma, wiersz z Pisma. When he says it is said, he doesn't quote the Torah. Gdy mówi powiedziano, nie cytuje Tory. He quotes the oral Torah. Cytuje jakby mówioną Torę z przekazu ustnego. Well, those who know Judaism, you know that the rabbis all the time talk about the two Torahs. Ci, którzy znają judaizm, to wiedzą, że Jezus cytuje dwie Tory. The rabbis talk about the written Torah, which is five books of Moses. Rabini mówią o spisanej Torze, to są pięć księg mojżeszowych. And the rabbis talk about the oral Torah, which is the commentary
an explanation. I rabini mówią też o ustnej torze, to jest wyjaśnienia i komentarze. However, the New Testament, the Gospel of Mark, jednakże Nowy Testament, Ewangelia Marka, supports the idea that the oral Torah was well in existence. Popiera to, że ta Tora przekazu ustnego bardzo silnie istniała. It says in Mark verse Mark chapter 7, Marka rozdział 7, verse 1 through 3, wiersze od 1 do 3, that many Pharisees and scribes came from Jerusalem to Jesus. Wielu faryzeuszy i uczonych w piśmie przybyło do Jezusa z Jerozolimy. And when they saw that some of his disciples ate the bread with unclean hands, i zobaczyli, że wielu z jego uczniów je chleb niemytymi, nieczystymi, brudnymi rękami, they rebuked. Upomnieli ich. And then verse 3 is very important. Wiersz trzeci jest bardzo ważny. For the Pharisees and all the Jews hold to the tradition of the elders. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych. This is the direct New Testament reference to the existence of the oral Torah. To jest bezpośrednia wzmianka w Nowym Testamencie, nawiązująca do istnienia ustnej Tory. And this is what Jesus refers with his words, eye for an eye and tooth for a tooth. I do tego Jezus nawiązuje, gdy mówi ząb za ząb, oko za oko, ząb za ząb. He refers to the existence of the legal system of damages. Nawiązuje do istnienia prawnego systemu dotyczącego szkód, which was later recorded in Mishnah, który potem zawarto w Misznie, zapisano, which is legal code of the Jews, co był, która była takim prawnym kodem Żydów. And particularly there is a tractate Bava Metzia. Bava Metzia tractate. Taki traktat istnieje, Bava Metzia. And the tractate is in fact based on Exodus 21, the verses which we read. Który opiera się na 21 rozdziale Księgi Wyjścia, które czytaliśmy. And it regulates in details different judicial procedures of the restoration of the damages. Która reguluje tutaj te prawne aspekty naprawiania szkód. And some of the rules and regulations there are so minute. Just minor, minor importance. Niektóre te przepisy i zasady są mało ważne. That it isn't worth going to court about. Że w ogóle w tych sprawach nie warto się sądzić. But people still did. Ale ludzie tak robili wciąż. There is one problem jest here. Jeden tutaj problem. And we'll mention it in our following lectures. O którym wspomnimy w następnych wykładach. The problem is that Jesus, when he talks, uses the following statement, verse 39. Problem polega na tym, że Jezus, gdy przemawia, to używa następującego stwierdzenia, wiersz 39. It says, and I am telling you. And I am. A ja wam mówię. This is no no in Pharisaic Judaism. Tego not known. To no, nie jest. No. You cannot say I tell you. W tradycji judaistycznej faryzejskiej nie można powiedzieć ja wam mówię. You can, in other words, if you are a good Pharisee, innymi słowy, jeżeli jesteście dobrym faryzeuszem,
You cannot say just this carpet is green. Nie można powiedzieć, że ten dywan jest zielony. Even everybody will agree, right? This is green. Nawet right? Jeśli wszyscy się z tym zgodzą, jest zielony, prawda? You have to say, Rabbi Shimon so and so and so taught that this carpet is green. Trzeba powiedzieć, rabin taki i taki nauczał, że ten dywan jest zielony. However, Jesus in the Sermon of the Mount makes only one problem for his opponents. A Jezus w kazaniu na górze tworzy jeden problem dla swoich przeciwników. He teaches from himself. On naucza od siebie samego. And you cannot do that. A tego nie można zrobić. And that's one of the conflicts in the gospel. To jest jeden z tych konfliktów w Ewangelii. Who gave Jesus the right to do what he did? Kto dał Jezusowi prawo czynić to, co czynił? Even the statement is correct. Nawet jeśli dane stwierdzenie jest poprawne. You cannot say I teach you. Nie możesz powiedzieć you've got water there. Nie można powiedzieć ja nauczam ciebie. And I will finish with this statement. Zakończę następującym stwierdzeniem. And I'll take couple questions. I przyjmę kilka, parę pytań. Pytania. Yeah, please. Chciałbym się odnieść co do tej początkowej sprawy podobieństw w sytuacji Chrystusa i takich jak Jego kuszenie, czy Jego skazanie na śmierć, czy powiedzmy sobie nawet zabijanie noworodków. Chodzi mi o tą sekwencję tutaj, o to podobieństwo ze Starym Testamentem. Referring to those parallelisms you mentioned, like temptation of Jesus, even crucifixion of Jesus, and even killing the unborn, those parallels with the Old Testament. The question will be about this. Chodzi mi tutaj o to, czy czasami nie zostało stworzone te sytuacje na potrzeby Ewangelii. Haven't these... Bo widzimy tutaj jest śmierć niemowląt, widzimy u Mojżesza i bardzo podobna sytuacja jest u Chrystusa. Widzimy na przykład te wszystkie trudności, które się piętrzą przed na przykład przed Abrahamem, kiedy prowadzi swojego syna na śmierć i widzimy również tutaj Chrystusa, który pokonuje jakieś tam trudności. Czy pewne sytuacje, jak gdyby nie zostały przypisane w jakiś sposób na potrzeby Ewangelii do postaci Chrystusa? Czyli przez obserwatorów, tak? Że to jakby zostało celowo jakby szukano podobieństw. So the question is, about those parallels from New Testament, not killing the unborn, as I said, but killing babies. Mm-hmm. In the times of Herod, ordered killing boys, and during the times of Moses, boys were ordered to be killed. And the temptation of Abraham, the strong trial, test, and the temptation of Jesus. And the question is, isn't that the New Testament people just deliberately were looking for parallels, and that's how they interpreted those Old Testament and New Testament events? Yes, this is a correct observation. The to słuszne spostrzeżenie. Many gospel stories definitely have their strong roots in the Old Testament stories. Wiele tych historii z Nowego Testamentu ma swoje silne korzenie w opowiadaniach ze Starego. This is called the typology. Nazywa się to typologią. Where a certain events would typify the events that happen in the life of Jesus. Pewne wydarzenia są typami pewnych wydarzeń z życia Jezusa. Unfortunately, we don't have time to
look at every situation. Niestety nie mamy czasu, by przyjrzeć się każdemu przypadkowi. Because it's a separate science. Bo jest to oddzielna nauka, dziedzina nauki. Yeah, the approach is correct. Ale podejście jest właściwe. Вот в сегодняшней полемике иудеев-христиан я слышу иногда такое заявление, что иудеи говорят, христиане украли у нас нашу религию. Можно ли, вот оправдано ли это заявление, если уж так много общего? Yeah, there are some rabbis that say that Christians stole the religion from us. Niektórzy rabini mówią, że chrześcijanie ukradli nam naszą religię. Yes, unfortunately there are statements like this. Niestety są takie stwierdzenia. I am very sorry when I hear such statements. I przykro mi jest, gdy takie stwierdzenia słyszę. You see, the often Judaism becomes so self-guarded, so closed. Judaizm tak się zasklepił i tak strzeże sam siebie, that people don't know what is going on. Że ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Some people say, for example, I saw the article lately. Widziałem niedawno pewien artykuł. Niektórzy ludzie mówią, że that the kosher food is made because the rabbi pronounces some kind of spells over the meat. So the kosher food is made out of this food that The rabbi makes some spells over the meat. That's why it is kosher. That's why it is kosher. That's why they think it's kosher. Uważają, że pewne jedzenie jest koszerne, dlatego że rabin tam dokonał jakiegoś obrzędu takiego cudownego, jakiś czar rzucił na nie. And that is definitely an absolute lie, because it's enough to look at the Torah and see that the kosher meat is done by taking out the blood. Wiemy, że to jest absolutnie kłamstwem, bo w Torze czytamy, że koszerne jedzenie robi się poprzez odprowadzenie krwi. And it has nothing to do with any kind of witchcraft. I nie ma to nic wspólnego z jakimiś czarami i wróżbami. But this secludedness of Judaism, ale ta odosobnienie judaizmu causes many non-Jews to invent things. Powoduje, że wielu ludzi, którzy nie są Żydami, wynajduje takie właśnie rzeczy. And I always tell to the rabbis, zawsze mówię rabinom, if you want the Holocaust to be repeated, jeśli chcecie, żeby Holokaust się powtórzył, keep behaving like this. To dalej się tak zachowujcie. Claim the property over the Torah. Uważajcie, twierdźcie, że jesteście właścicielami Tory. And people will think all kinds of things about you. A ludzie będą mówić o was i myśleć cokolwiek. Until new Hitler comes and will tell things about you which people will believe. Aż w końcu przyjdzie kolejny Hitler i będzie o was powie coś, w co ludzie uwierzą. Because people will not know otherwise. Bo ludzie nic innego wiedzieć nie będą. I believe more and more rabbis understand this concept. Sądzę, że coraz więcej rabinów rozumie to. And there are many translations of the Jewish sacred texts into many languages. Coraz więcej tłumaczeń się pojawia, różnych świętych, sakralnych tekstów. And as a result of it, the New Testament science drastically changed. I w wyniku tego ta nauka Nowego Testamentu się też drastycznie zmienia. Because there are rabbis now who teach New Testament. Są rabini już, którzy nauczają Nowego Testamentu. In such a reputable universities like Cambridge, for example. W takim czcigodnym
uniwersytecie jak Cambridge. So I believe that seclusion and taking the Torah as the property of somebody is a complete misunderstanding. A więc takie odosobnianie, izolacja i traktowanie Tory jako własność czyjąś jest nieporozumieniem, niewłaściwe. Jest. On the other hand, Isaiah is very, very clear about taking the Torah and bringing it to all people of the world. Isaiah is clear. Mm-hmm. I Izajasz wyraźnie mówi o tym, że Torę trzeba zanieść do ludzi, do świata. In Isaiah chapter 2 it says, Izajasza drugi rozdział, czytamy tam, that all nations will come to the Mount Zion, wszystkie narody przyjdą do góry Syjon, and they will say, for from Zion the Torah comes and the word of the Lord from Jerusalem. Że Tora jest, pochodzi z Syjonu, a słowo Pańskie wychodzi z Jerozolimy. So I strongly disagree with statement that somebody stole something from somebody. Tak więc nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że ktoś coś komuś ukradł. We are to open up and cooperate together, yes, with one another. Yes, we have to. Chrześcijanie mają u was swoje korzenie. Because Christians have their roots in you. I jak się od nich odetniemy, to nie ma dla nas. And when we cut these roots off, there is no life for us. Time is up. I am told that our time is up. Nasz czas już się skończył. And we will continue tomorrow. I jutro będzie ciąg dalszy.